Witam Was bardzo serdecznie, jestem Krysto Games. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapeczki, bądź komentarza lub suba. Będziemy grali nową postacią w Smite, Kojirą albo Kaiju, jak ktoś tam woli, z panteonu japońskiego. Jest to support. Miałem do czynienia grać nim już dwa razy, bądź trzy. I powiem Wam, że ta postać jest specyficzna, posiada na trójce skilla podobnego do Herka. Zachodzimy typa od boku i po prostu używamy trójki, przepychamy przeciwnika w naszą stronę naszych sojuszników i dostaje chłop na chwilę stuna. Ten stun jest w zasadzie dosyć mocno znerfiony. Nie stunujemy na tak długo jak Herk przykładowo, to nie? Więc to musicie sobie zdawać sprawę. Postać nie za bardzo skaluje się z attack speedem, więc nie ma sensu kupować żadnych przedmiotów na attack speed. Jest to tak specyficzna postać, że dawno takiej nie miałem w użyciu. Myślałem, że manekin się stakuje na nim. Wiecie co? Nie stakuje się. Walicie hity i dotka na miniony czy na graczy nie wchodzi. Po prostu nie ma. Nie ma tego i tyle. Dobra, my złożymy sobie talizman. Teraz jest jakaś dziwna meta na to. Chociaż nie lubię talizmana ze względu na to, że on jest... niby ma dużo. Dobra, weźmy to. Wiecie... ja mam ze skillami coś takiego, że lub specyfikacją niektórych postaci lub itemów, żeby było jakieś value. Powiedzmy, tu masz 50 magical power, defa i 250 HP, ale powiedzmy, jak patrzę na te przedmioty, to wolałbym rewarda, tak? Ej, synek! Dobrze, dobrze. Dobrze. No chyba to jest najlepsza postać do zabijania na początek. Tak o tym myślę. On ma strasznie mało HP, jak Chronos, ale... okej. Okay. Czemu Anubis nie chciał trafić? Nie wiem. Wiecie, ja bardzo lubię w Smite przedmioty, które mają jakieś takie dodatkowe statystyki, powiedzmy. Bo tutaj mam 15 many. Regen, nie? Pestilence. Powiedzmy, Pestilence'a już bym chciał złożyć bardziej, tak? Pestilence już jest lepszy. Ma 15, 70 defa, ma 20 defa więcej też. No. Jest duża różnica. A ten Hibo na 100% będzie jakieś tam lifesteal składał. Więc... może być to spoko opcja. O. Nie udało mi się przepchnąć. No ale... w zasadzie to jest tak, że... że jedynkę aktywujecie, jak chcecie bardziej mieć szerszy atak tych basiców swoich i bić obszarowo. Widzicie? Może być ciekawy na solo ta postać, powiem wam, ale obrażenia ma bardzo małe. Zauważywszy na poziom tych hitków. Kurde, co jest, ziomek? Ten Hibo. On padnie za chwilę, ten Hibo. Dobra. Czemu ten Anubis nie próbuje tych minionów spuszować? Fajnie, że ten czak gra jakoś tam agresywnie. Co on odwalił, ten chłop? Nieźle.
Dobra. On ma Chronosa, ten się nie leczy za bardzo. Wiecie co? Ja bardziej chyba zagram pod... zachowawczo. Jednak Pestilensa wolę. Większe value mam z tego. Antihila będę miał. Będę miał Regenkę. Nie, to nie jest Regenka, przepraszam, to jest HP. No bo to Pestilens jeszcze lepszy jest. Jeszcze bardziej będę go kupował na supportach lub jakichś solo lanerach. Okej. Ciekawe. Teraz chyba jakieś cooldowny kupię. Dobrze. Gituwa. Ale mnie przybloko... No... Nie wiem, mam wrażenie, że ten Anubis to śpi. Normalnie śpi. Anubis, proszę cię, no... Nie śpi, no. Czemu śpisz? Chłop normalnie śpi. Dobrze, cooldown. Powiem wam, że w jednym meczu złożyłem monetę. Bardzo dobrze siada na tej postaci moneta. Doom Orb też jest spoko, ale moneta daje wam regeny i penetrację procentową, więc on jest spoko, macie w movement speed, więc... Dobrze. Ała, trochę biją. Dobrze, chociaż mam ten przedmiot. Mój. Okej, okay, nie przerzuciłem go. No, bi. Stary, co jest? Nie. Jak przegramy ten mecz, to chyba przez Anubisa. Śpi. Grając to, tą postacią, mam wrażenie, że nic nie robię. Bardzo często. Ulti nie zadaje w ogóle obrażeń, czajcie? Tylko slowa macie na typach. Ja bardzo nie lubię takich przedmiotów. A chociaż jest to duży slow, bo na każdym staku. No, czek się chyba wywali. No. Bresta złożę i powiem wam, że monetę złożę. Następnie jako przedmiot. Następnie bym chciał złożyć... Okej. Okay. Chłopca zabił. Ale mimo wszystko strasznie małe obrażenia mam. Ta moneta by mi się bardzo mocno przydała. Potem może to. Fury. Chociaż Stone jest zawsze spoko. Stone, ale raczej będę składał. Jaki szybki jest skubaniec.
Anubis, błagam, no czemu ty nic nie robisz? Dobra, inny przedmiot będę składał. Gema. Czemu ty nic nie bijesz? Nie wiem. Nie wiem, o co tu chodzi. Chłop żadnych... żadnej peny nie składa, nic. Aha. Labum? Nie wiem, czy to jest określenie jako wieloryb. Chyba tak. Ale generalnie strasznie mi się niewygodnie gra tą postacią. To jest jeden z tych supportów, dzięki któremu możecie zrobić jakieś takie wbity w przeciwnika, a jest to tak postać źle zrobiona pod niektórymi kątami, że ona sama nic nie zrobi. Nic. Też sobie Pestilensa złożył. Ten sobie... Widzicie? Widzicie, co on robi? Miniona głupiego bije. Ja się kilka sekund biję z chłopem. O, Hibo jeszcze przyszedł. Dobra, zaczynam coś bić. Nie wiem, następny przedmiot to ja muszę... Może tego stołu nakupić. Te defy by mi się przydały. Potem może Mantle of Discord. O co tu chodzi? Widzicie, co tam typ robi? To nie jest normalne. To nie? To już może jakieś tam zaburzenia. O, patrzcie, Hibo sobie idzie. Chod, myślę, że go nie widzę. Nie no, ja zaczynam bić, jak mam tą monetę. Jeszcze nie dokończyłem jej, ale... Powiem wam, że jestem miło zaskoczony, że... Zaczynam bić. Bardzo mi się to podoba. O kurde. Ale dostał nerfa, co jest? Tak, tutaj jest. Stał. Ten, co lata z tymi typami. Dobra, idę do niego, bo Anubis to ma chyba wywalone. Oj, oj, oj. Okej, Anubis poszedł sobie w drugą stronę i mam je w dupie. Fajnie. Nie pochwalam ogólnie F6, ale w tym meczu to bym dał. Chociaż mi szkoda to heczaka. Bo się troszeczkę tam chłopak stara. Co on robi? Co on robi, no? Dobra. Z tym ziomkiem to mogę iść. Bo tutaj ultuje to, no. No.
co ja miałem niby zrobić? Jaki idiota ten Anubis. Nie grajcie tak jak on. Chłop zraszował od razu to. Nie ma żadnych cooldownów ten chłop. Nawet ma Soul Gem, ale... Mimo wszystko chłop... Składa się jak idiota. Thorns złóżmy. Się często bije. W zwarciu z tymi frajerami stoję przy nich. Hibo może się niekiedy może zabić przez samego siebie. Jak zultuje we mnie, a Thorns użyje. Byłoby to fajne. Dobra, Chuck to jest jakiś mega giga chad. Dobra, Thorns git. Dobra, bijemy, bijemy frajera. No i mamy pieniążki na przedmioty. Co on ma? Co oni odwalają? Dobra, nice, nice. On by mógł mnie zabić, ten Ahmuzen. Tego nie zrobił. Co, chcesz to? Dobra. Ja cofka robię. Stoł nakupuję i to ulepszą. Mantricore. Ta, to jest spoko. Kurde, jak tam agresywnie chłopak leci. Ale chyba dasza nie ma, chłop, z tego co widziałem. Nie! Fuck, jaki on jest wytrzymały, chłop. Się powinniśmy od razu wbijać do nich. Nie trafiłem. Dobra. Naki. Ojejej. Dawaj, 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 dawaj! Dobra. Stary, może byś mi pomógł? Dobra, nie pomogli. Anubis, halo! 13 level ma chłop. Okay. 13 poziom, nice. Magical. To mnie korci w sumie. O nie. To jest też dobre. Jeszcze monetę muszę zestakować jakoś do końca. Coś musimy zabić. Speedo może wziął to na Ahmuzen? Wardy powinienem kupić. O, oni fajera robią w tym czasie. Umrę. Mam nadzieję, że było warto. Ale za długo się w tym meczu męczymy. Chuck jakby był ze mną, zrobiłby plecy.
byśmy mogli już mecz skończyć na luzie. A tak to nie jest wesoło. Ja już bym chciał Axa ulepszyć. Mantra. Chyba Fury byłoby lepsze. Chyba tak. No. Muszę iść mu pomóc. Dobra, on uciekł już. To nice. Achmuzena, Achmuzena. No i koniec. No tego nie wytankuję, ani nie wydefuję. Jakby to była Dota, to by mogli się wykupić, to byłoby śmieszne. W Smite by to chyba nie przeszło, co? Takie coś. Dobra, nie będę tankował, jak są miniony. Okej. Okay. Typ, co mnie bije dalej. Ła... Gdzie ten Anubis? On jest zjebany na łeb, ten chłop. No, sorry, że wyzywam, ale to nie jest normalny gracz, no. Teraz nam Chuck padnie. No idiota, no. Nie był w zasięgu. Ale beka. Ten enemy ile ma? Co jest? Spear of the Magus chłop ma. Tamten. Chłopca go zostawił. Widzieliście? Ale jaja. Chłop go zostawił. Dobrze. Teraz to salwa. Damage, lifesteal może być. Co, kończysz się? To. No i git. Ale nie, ten chłop Anubisem to nieporozumienie. Nie grajcie tak jak ten typ. Po prostu intujecie ludziom gry. Serio. Dobrze. Dobrze sądziłem, żeby nie poddawać tego meczu, bo Chuck to dobry chłopak był jednak. Dobra. Dziękuję za oglądanie. Chociaż wątpię, że ktoś dotrwał do tej minuty. Zobaczmy jeszcze na damage. O, ja miałem największe. Nie widzicie? U nich też chłop. Robił niezły damage. No nic. Ja się z wami żegnam. Na razie. See ya.